To się wszystko zaczęło chyba od mojej pasji do przyrody. Ja zawsze bardzo lubiłem las. Z Ulą żeśmy od samego początku dużo spędzali czasu w górach. Harcerstwo nas trochę do takiego biwakowania i do tego przyzwyczaiło od najmłodszych lat. Moim takim celem też tej pracy jest to, żeby powróciły zwierzęta hodowlane do Polski przede wszystkim na wypas, ale też w ogóle, żeby były hodowane. Nauka pokazała nam klucz do wyjścia z niektórych sytuacji, który jest bardzo prosty do zastosowania. Wystarczy po prostu się tego nauczyć i zacząć to stosować, nie? Jestem dumny z Polski, z Polaków, no to tak patriotycznie zabrzmi, ale no jestem dumny, bo mamy tego wilka, mamy niedźwiedzia, mamy rysia, mamy żubra, łosia, wszystko gra, jest tak, jak powinno być. To jest super pytanie, ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, że wilk to jest taki top predator, tak. Jak to się mówi, jest na samej górze, jest silny, nikt na niego nie poluje. Bzdura. Owce takie, jakie są w tym roku, to nigdy nie były. Tak odpasione, ładnie. Wiadomo, tam się jakaś zgubi, coś tam. Potem znajdziemy ją martwą, ale... Ten, co robił tam rzętyce, przelewał, taki fajny chłopak, wysoki... W okularach? Tak, no przecież... Czekaj, nie Maciek, Mikołaj? Maciek. Nie, to jest Łukasz i to jest wnuk Bacy, Słowika. Aha, czyli on tak jakby po rodzinie. Tak, ale on jest... Nie, bardzo fajne widać od razu, że ma do tego. Jaki masz obraz baców, jak kojarzysz na przykład Zakopane czy co? Nawet nasze Beskidy. Stary no baca stary, taki. Stary taki z rozpiętym rozporem, brudny, śmierdzący, prawda? Tak. Nie, a ten Łukaszek bardzo dobre wrażenie zrobił. Tak, po prostu jak wpadłem w tą właśnie Janka, ja mówię, kurde, no przecież można to robić na poziomie i kurczę. No bo wiesz, ludzie też różnie traktowali potem tych takich hodowców, tak. Czy tych pasterzy. No bo kurka wodna, no nie wyglądało to fajnie, nie? No tak, dokładnie. Także my naprawdę staramy się ciągle iść do góry z tym poziomem. Też na przykład tryki zarodowe, to jest dla nas po prostu taki priorytet, że jeździmy, ostatnio byliśmy w Bieszczady po tryki, żeby to był taki tryk prawdziwy, cakiel z prawdziwego zdarzenia, a te do krzyżówek mięsnych, no to już mamy z innej hodowli, spod Krakowa, też rodowodowe wszystko, także ta hodowla, no żeby to wszystko szło w górę, to jak ty się poznałeś z Sienkiem? Ja przyszedłem tu na praktykę. I tak zostałem. Okay. także. Ale skąd ten pomysł właśnie na pasterstwo w twoim życiu? To jakoś w porodzie idzie, czy skąd to znaczy, sobie wymyśliłeś? Bo to nie jest taki zawód, że ktoś sobie wymyślał, będę pasterzem. W domu zawsze było jakieś gospodarstwo. Z tym, że po prostu miałem wybór. Albo taka topowa praktyka w topowej hodowli bydła mlecznego polskiej holsztyno-fryzyjskiej, albo praca przy owcach. I stwierdziłem, że mam taką pasję do owiec, więc mówię, no idę. No i tak zostałem. I jestem tutaj. No super. No. Kurczę, fajnie. I to właśnie fajnie, jak do rzeczy takich podchodzą ludzie z pasją, bo to potem pokazuje, że to wszystko da się robić na naprawdę wysokim poziomie i bez żadnych spin z jakimiś innymi sprawami, nie? No chociażby tak jak wiesz, no tak naprawdę, no wiesz, ja się zajmuję dużymi drapieżnikami i tak naprawdę jedyny konflikt i przede wszystkim rozwiązaniem konfliktów pomiędzy nami ludźmi a drapieżnikami i z perspektywy czasu ja widzę, że jedyny konflikt, jaki mamy z tymi drapieżnikami, to jest właśnie te interakcje dużych drapieżników ze zwierzętami hodowlanymi. No po prostu te szkody, które wyrządzają. Ale jak widać na przykładzie waszej pracy, to można ograniczyć do zera takie szkody. No może nie być nic, nie? Bo jak się stosuje odpowiednie metody, jak się rzetelnie podchodzi do swojej pracy, no to kurczę, to się nie... To jest tak z każdą inną firmą. Janek to nawet mówi za każdym razem. Mówi, słuchaj, no to jest tak jakby, jak masz firmę, jak o nią dbasz, no to ona ci prosperuje, a jak ty sobie tam wymyślisz, że będziesz hodowcą czy pasterzem, wywalisz te owce gdzieś do lasu i przypomnisz sobie o nich za 3 dni, no to kurka wodna, jak sobie czegoś nie pilnujesz, no to możesz mieć straty, nie? No to się nie będzie kręcić. Tak, jak pilnujemy tego, jak działamy zgodnie z planem, to działa. Rozkładamy odpowiednio pastuchy,
elektryczne, bo to też jest ważne, na jakiej wysokości, z jakim napięciem jest ten pastuch. Oczywiście, że tak. O tym hodowcy zwykli nie myślą. Nie no, słuchaj, ja z perspektywy, z doświadczenia, bo przecież zajmujemy się drapieżnikami i właśnie jakby pracą także z hodowcami, czy pasterzami, nie wiem, nie chcę nikogo obrażać, bo wiem, że to są dwie różne te... Ustalmy, że będziemy mówić o hodowcach dzisiaj. Dobrze. Dobra, bo tak będzie prościej. To, kurczę, ja widzę w tym doświadczeniu, że no jak się podchodzi do tego, kurczę, rzetelnie, tak jak w książce piszę, no te metody, o których właśnie powiedziałeś, no są metody, jeśli te zwierzęta są dozorowane, jeśli są psy, jeśli są fladry, czy chociażby odpowiednio rozłożony pastuch, bo to nie ma być pastuch, który ogradza owce i zapobiega, żeby one nie wychodziły poza ten pastuch, tylko to ma być pastuch, który chroni je przed atakiem dużego drapieżnika, a to są dwie różne rzeczy, jak się taki pastuch rozkłada, prawda? Całkiem inaczej się ogradza owce, żeby nie uciekały, czy tam inne zwierzęta hodowlane, a całkiem inaczej zapobiega się szkodom przez duże drapieżniki. No i kurczę, no tak jak wasza hodowla. Środek terytorium jednej z najmocniejszych i najbardziej doświadczonych grup rodzinnych wilków w Beskidzie Żywieckim, żadnych strat. Tak. No, jeśli chodzi, może przypomnijmy, jakie to są wysokości tego pastucha, bo my, rozkładając pastuch, staramy się skłonić wilka, żeby po prostu on, kiedy ewentualnie podchodzi, będzie starał się wejść dołem do koszaru z owcami. Dlatego też wysokość ogrodzenia jest tam powiedzmy ponad metr, powiedzmy tam metr, półtora metra, najwyższa linka. No a te dolne są tak zagęszczone, że po prostu jak wilk podchodzi, dostaje impuls w nos i on wie, że już nie ma co tutaj szukać. Tak. I ważne jest, żeby nie wyłączać elektryzatora, że to musi być cały czas pod napięciem. Zdecydowanie, no sama linka niczego nie pomaga. Tak. Ale nie tylko pastuchy, bo ja miałem okazję być u was niejednokrotnie wieczorem, gdzie owce są już zapędzone do kosoru. I widziałem tam, fladry stosuje się, no to fladry to jest pierwsza linia oporu. Tak. Znaczy tak naprawdę pierwszą linią oporu są psy pasterskie. Psy stróżujące. No tak. Psy stróżujące i no i ten człowiek, który jest zaalarmowany przez te psy, prawda? Tak, wilk jest, myślę, że takim stworzeniem, które boi się człowieka, to bardzo. Bardzo, zdecydowanie. Więc nieraz myślę, że jak człowiek po prostu podniesie głos, powie coś głośniej, wilka już nie ma. Dokładnie, no tak to właśnie wygląda. No i problem, gdy dochodzi już do takich strat, problem jest taki, że to są w 100% niedozorowane stada, niedozorowane zwierzęta. No to wtedy faktycznie, no to kurczę, jeśli nikt tego nie pilnuje, nie ma żadnych środków zapobiegawczych. Często pastuch jest właśnie używany tak, żeby nie pozwolić zwierzętom hodowlanym wyjść, a nie zapobiec atakowi. No to musimy się liczyć z tym, że no kurczę, no jakieś straty będą. Chociaż śmiertelność zwierząt hodowlanych spowodowanych przez, ta śmiertelność spowodowana przez duże drapieżniki to jest jakiś odsetek procenta śmiertelności ogólnej tych zwierząt, prawda? No to nie jest jakiś duży problem. Poza tym, no w kraju takim, w środkowej Europie, gdzie mamy trzy duże drapieżniki, bo to nie tylko wilki, bo przecież Żyś też swobodnie, bez problemu taką owcę może zabić, to nie możemy sobie pozwolić na coś takiego, jak co robią na przykład Brytyjczycy, tak zwany free ranging, czyli wypędzanie owiec i po pół roku sprawdzanie, ile ich tam jeszcze zostało, żyje, prawda? Ile ich zostało. No to tak właśnie u dużych, no z dużymi drapieżnikami jest całkiem też trzeba. Fajnie jest, jak osoby, które nadzorują to też poznają trochę też duże drapieżniki, nie? No ja się też staram trochę edukować ludzi. Zazwyczaj mało mam styczność z hodowcami, jako ja, no ale jako stowarzyszenie to mieliśmy swego czasu bardzo dużo, organizowaliśmy szkoleń, one były w różny sposób, w różnoraki sposób odbierane, ale no tam staraliśmy się przekazywać te metody i troszkę tej biologii i ekologii tego drapieżnika, żeby te osoby wiedziały, dlaczego to tak, dlaczego one w ogóle podchodzą pod te zwierzęta hodowlane, nie? Mamy udokumentowane, gdzie ryś z obrożą przechodził na Lipowskiej, kiedy w trakcie dojenia owiec
był może 50 metrów pod kosorem. No tak, bo to był mój ryś, ja te dane wam wysłałem. Rozmawiałem tak. wtedy z Jankiem, nawet mieliśmy, ponieważ tutaj Stowarzyszenie Natury Wilk w Beskidach, w ogóle w całej Polsce prowadzimy taki duży projekt telemetryczny na dużych drapieżnikach, ale jeszcze w zeszłym roku mieliśmy 5 rysi w Beskidzie Żywieckim zaobrażowanych. I taki właśnie nasz sztandarowy ryś, przegib go nazywamy, on nadal żyje, natomiast obroża już zgubił, odroża już odpadła, bo skończyła się bateria. No właśnie ja dzwonię, mówię, Janek, słuchaj, bo tam, czy macie ochowca na Lipowskiej, bo jantar tam przechodzi niedaleko i słuchaj, on naprawdę, to było kilkadziesiąt metrów, była jego lokalizacja, więc podejrzewam, że on mógł podejść jeszcze bliżej. Natomiast no, nic nie zrobił, no bo się wypłoszył ludzi, nie? Tak, tak. Ja jestem pod wrażeniem psa rasy owczarek podhalański. Ja bo też. To jest po prostu pies, który naprawdę radzi sobie z wilkiem, nawet z niedźwiedziem. Tak. Wołosi dawniej mieli sfory tych psów. One, te psy chodziły wszędzie ze stadami po prostu. Dlatego też, no to było ich jakby dawniej jedyne praktycznie zabezpieczenie przed tym drapieżnikiem, bo to były wielkie stada, niegrodzone, no jeszcze był ten człowiek, który tego pilnował, tak? Ale podstawą był dobry pies pasterski w środku stada. Tak, i bo ten pies, tak jak mówisz, owczarki, bo ich rola nie polegała tylko na tym, że one miały atakować te drapieżniki. Tak. One miały ostrzegać. Tak. Czyli tym swoim takim bardzo grubym głosem alarmowały. Sam ten gruby głos już płoszył drapieżniki, ale też alarmuje przecież ludzi, którzy są w pobliżu. Tak. I którzy bo ja widziałem pracę tych psów niejednokrotnie w nocy. No to jest dla mnie to jest naprawdę pies stróżujący. On potrafi przez całą noc patrolować zwierzęta. Te hodowlane, sprawdzać, czy one są na swoim miejscu i nic się im nie dzieje. No, to jest naprawdę niesamowite ta praca. Widziałem niejednokrotnie, jak pogoniły wilki i to na przykład dużo większej ilości były wilki, bo było na przykład 5 osobników czy 6 osobników, jeśli chodzi o wilki, a były 2 psy. Mimo to te wilki zostały pogonione przez i niejednokrotnie dość mocno zranione też przez te psy były. Myślę, że kolor tych psów też nie jest przypadkowy, tak. ponieważ tutaj na terenach Polski, Słowacji, bo Słowacja też ma swoją jakby tak. odmianę tego psa, dominowały owce białe. One musiały się wtopić w tłum tych owiec. Znowu na Ukrainie, Rumunia też. Tam te owce wyglądają troszkę inaczej, to też takie nasze górskie, ale już mają jakieś łatki, ciapki. Dlatego te psy już są bardziej kolorowe. Znowu, żeby wtopiły się w tłum tych owiec. I takie moje pytanie, jak to jest z wilkiem? Czy on rzeczywiście jakby wtedy trudniej ma odróżnić? To znaczy nie, wiesz co, wilki nie odróżniają, wilki to nie są wzrokowcy, w ogóle wilki słabo widzą. One nie widzą wszystkich kolorów, one widzą troszeczkę jak daltoniści, nie widzą na przykład czerwonego. I się wszyscy zastanawiamy, skąd ta historia z czerwonym kapturkiem, nie? W ogóle, bo przecież skoro nie widzą czerwonego, to tego kapturka nawet by nie zobaczył. No ale to jest takie już, to anegdota bardziej jest. Natomiast faktycznie te psy są może dobrze widoczne, jako białe na tym terenie. No czy w stadzie owiec, no to się tak nie odróżniają. Ale wilki generalnie posługują się węchem, w większości przypadków. I to nie jest problem dla nich odróżnić psa od owcy. Więc tutaj bym się nie doszukiwał tego, że te psy są zmieszane w stadzie, bo to nie na tym polega ich też rola, żeby one siedziały gdzieś tam w stadzie, tylko żeby alarmowały. Także to nie, no po prostu tutaj ten kolor jakby nie ma większego znaczenia, jeśli chodzi o odbiór przez duże drapieżniki. Rozumiem. A może takie moje pytanie, jak to jest z tymi atakami wilków? W sensie, jak to przedstawia się liczbowo na zwierzęta gospodarskie? No to wiesz, no wszystko zależy od miejsca, bo dane z ostatnich... Znaczy, bo tak, musimy uwzględnić to, że mówimy to tu o skutecznych atakach. Tak. Bo jeśli wilki zaatakują, ale niczego nie zabiją, to takie coś nie jest zgłaszane w ogóle, więc my nie mamy takiej liczby. I na przykład w przypadku waszej hodowli, no to, że one za każdym razem są odganiane, jeśli nawet podchodzą, no to my nie mamy żadnego tutaj ataku odnotowanego, prawda? Bo żadna owca nie została ranna.
Takie, tak szacowaniem takich szkód zajmują się regionalne dyrekcje ochrony środowiska, bo to organ, który szacuje szkody i ewentualnie wypłaca odszkodowania. Bo to trzeba też podkreślić, że odkąd wilk został objęty ochroną w Polsce w 1998 roku, to rekompensatę odszkodowania za straty w zwierzętach hodowlanych wypłaca Skarb Państwa. No i tutaj możemy, ilość ataków będzie ciężka do określenia, tak jak Ci mówię, bo nie wszystkie są zgłaszane. Natomiast możemy tutaj sumę odszkodowań, prawda? Możemy to w ten sposób rozpatrzyć. No i w 2022 roku to było niespełna 1 000 000 zł. Odszkodowania za straty we wszystkich zwierzętach hodowlanych, nie tylko w owcach, ale to były też krowy, to były konie, to były nawet hodowlane daniele i jelenie. Za to też tak, co jest po prostu moim zdaniem w ogóle nie, jakimś czymś niewiarygodnym, że za takie gatunki wypłacamy też odszkodowania, ale okej, okay, no mają status zwierząt hodowlanych, więc według prawa odszkodowanie się należy. I okej. Okay. I były te. I czy to jest 1 000 000 zł? No jak usłyszymy 1 000 000 zł, to się wydaje, kurczę, kupa kasy, prawda? Tak. Ale to jest w skali kraju. Przykładowo, porównując do chociażby odszkodowań płaconych za bobry. Takie małe zwierzątka słodkie, prawda? No za bobry już ponad 15 milionów. Tak, tak. No nie, nie dziwię się. To jest nic. Słuchaj, jest sprawa taka, że Lasy Państwowe, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, aby zapobiegać, aby wyhodować las z małych upraw, wszystkie uprawy muszą grodzić, ponieważ zwierzęta kopytne, takie jelenie, sarny, zgryzają, prawda, czy łosie. I porównując do tego, Lasy Państwowe wydają co rok około 150 milionów złotych tylko na zabezpieczanie tych upraw przed zgryzaniem, prawda? I 150 milionów, no to to już jest też większa suma. Natomiast inna sprawa, odszkodowania wypłacane przez myśliwych dla rolników w stratach spowodowanych przez dziki, jelenie, sarny, czyli to zwierzęta łowne, to jest to w 2022 roku było 105 milionów złotych. Tak. To także 1 000 000 zł to brzmi dużo, ale jak porównamy to ze innymi, to nie. A korzyści, jakie przynoszą duże drapieżniki, te usługi ekosystemowe, które świadczą, chociażby zabijanie zwierząt kopytnych, które niszczą las, no to już jest niewymierne do tego. No oczywiście. Także tutaj musimy też wziąć pod uwagę to wszystko, że to nie jest tak, że to są, jakby to wszystko wziąć cały kształt, no to tak naprawdę to nie są duże pieniądze. Te odszkodowania. A poza tym, jeśli taki hodowca straci w jakiś sposób, bo jak mówiliśmy o tym już, śmiertelność powodowana przez duże drapieżniki to jest 0,01% przy śmiertelności zwierząt hodowlanych. Głównie to są jakieś choroby, wirusy, no tak. I problemy duże, prawda? Tak. Ale tylko za straty spowodowane przez wilki taki hodowca może dostać odszkodowanie. Tak. Przecież sam wiesz, że jak padnie wam na przykład jakaś owca z powodu jakiejś choroby, no to nikt wam za to nie zapłaci, prawda? Oczywiście. To jest wina hodowcy. To jest wina hodowcy. Tak. Więc niestety często bywa też tak, że to jest wykorzystywane. I na przykład owce padają, czy tam zwierzęta padają w różny sposób i są tacy, nazwijmy to, nieuczciwi hodowcy, którzy robią tak, że po prostu naganiają swoje psy. Te psy często ranią te zwierzęta, często już po śmierci i potem spróbują wymusić odszkodowanie. I takich spraw już było kilkadziesiąt spraw w Polsce, że po prostu było próbowane wymuszenie pieniędzy odszkodowania. Więc na początku to RDO się jakby szły hodowcom, można powiedzieć, na rękę. Tak to było traktowane, okej, okay, no miał straty. Szczególnie to się w małych hodowlach te straty zdarzają. No ale to się zaczęło robić naprawdę dużym problemem i teraz te sprawy naprawdę są dobrze rozstrzygane i niejednokrotnie już hodowcy nawet mają sprawę o wymuszenie pieniędzy państwowych, nie?
Znaczy właśnie często te ataki wilka mylone są też z atakami bezpańskich psów. A zdecydowanie, bardzo często. Może czasami też rysia, no bo człowiek, który jest niezwiązany z jakby z wilkiem, z tą pracą przy wilkach, no nie zdaje sobie z tego sprawy, jak poluje wilk, ryś. Tak, tylko czy to nie ma znaczenia, jeśli to jest wilk albo ryś, to nie ma znaczenia. I tak odszkodowanie jest w ten sam sposób wypłacane, bo obydwa te gatunki są chronione. Tak. Ale jeżeli to już zaatakują psy, no to jeśli się udowodni, że to były psy, no to żadne... Można dociekać na stronie cywilnoprawnej od właścicieli psów odszkodowania, ale to trzeba się z nimi sądzić. A od wilki, no to przyjeżdża tam osoba z RDOŚ-u, szacuje tą szkodę, no i to jest najłatwiejsza linia zdobycia. Tak. Odszkodowania. Tak. Tylko chodzi mi tutaj o to, że ten wilk jest tak demonizowany po prostu, tak. Że nawet jakby owce ubił ryś, to hodowca i tak, no to nie ryś, tylko wilk na 100%. Wilk, te wilki powinny być odstrzelone. No właśnie, dokładnie jest tak, jak mówisz. No i no to tak będzie dalej. No, wilki, szczególnie w tym środowisku hodowców, myśliwych, niektórych rolników, zawsze będą miały taki status takiego demona, takiego czarnego charakteru, którego po prostu, żeby się pozbyć problemu z wilkami, najlepiej się pozbyć wilków, prawda? Tak. No, ale to się nie da, bo są próby sugerowane tam, żeby zacząć strzelać do wilków, bo w Polsce no, nie możemy tego robić, ponieważ jest gatunkiem chronionym. I to wynika nie tylko z ustawy, z polskiego rozporządzenia, ale także z dyrektywy Komisji Europejskiej. Ale bo jeśli byśmy chcieli ograniczyć szkody przez odstrzał dużych drapieżników, musielibyśmy je zastrzelić wszystkie. Tak. Bo to nie działa w ten sposób, bo jeżeli na przykład mamy w jakimś tam terenie, wilki żyją w grupach rodzinnych, to są zwierzęta terytorialne, czyli one zamieszkują jakiś tam skrawek terenu i w tym terenie żyje jedna rodzina. One nie wpuszczą tam innych wilków z zewnątrz, one będą zabijały te inne wilki, tak się niestety też dzieje, jakiś pies wejdzie na to terytorium, ponieważ one go odbierają jako innego wilka, też go próbują usunąć jako konkurencję, jako rywala ze środowiska. I jeśli mamy takie wilki na tym terytorium i one atakują zwierzęta hodowlane, to nawet gdybyśmy je wszystkie zastrzelili, to te, jako zwierzęta terytorialne zaraz się pojawią następne, które przyjdą. Więc musielibyśmy zabić wszystkie wilki w Europie, żeby się tego problemu, żeby się, to nie jest problem, tak? W mojej ocenie to nie jest problem, ale musielibyśmy zabić wszystkie wilki w Europie, żeby nie musieć pilnować owiec, zabezpieczać przed atakami dużych drapieżników. No właśnie, jeśli mogę spytać o to pilnowanie owiec, bo tak sobie myślę, że to jest świetny pomysł na życie dla ludzi, którzy lubią przyrodę, lubią kontakt z lasem, ze zwierzętami. I czy poleciłbyś to w ogóle chłopakom, którzy na przykład mieszkają na tych terenach? Bo to jest tak rzadkie zjawisko, bycie pasterzem, a przecież jest to wpisane na listę zawodów, no nie? Od jakiegoś czasu już przynajmniej. Tak. Baca i juchas są zawodami, które można zdobyć poprzez specjalny kurs. Potem można mieć z tego emeryturę. Także tak to wygląda. Ale jeśli chodzi o takie, powiedzmy, jakąś na przykład jednorazową przygodę z tym, tak, że ktoś wychodzi na sezon, nawet na parę dni, no to Fundacja Góro organizowała taką szkołę pasterską dla ludzi, gdzie mogli pobyć z owcami, uczyć się tego po prostu życia na holi. Ale jeśli ktoś chciałby przyjść na przykład tak do pracy, jak najbardziej, po prostu trzeba być, no, jakieś predyspozycje mieć, czyli no, trzeba być troszkę ogarniętym człowiekiem, bo jednak no, 400 owiec, powiedzmy, ogarnąć wzrokowo, żeby przypilnować tego tak, żeby nie było upadków z powodu no, różnych zdarzeń, tak? Czy ataku wilka, czy tam czegoś innego. I żeby to stado było takie zachowane, takie ładne, jak tak. Wy macie. No nie? Tak. Także to po prostu jakieś predyspozycje trzeba mieć, ale jest to praca bardzo przyjemna i moim zdaniem bardzo wdzięczna, bo jak wychodzimy na halę wiosną, no to jest taka niepewność, jak będzie, czy będzie mokry rok, czy suchy, bo to od tego są zależne problemy, tak? Ale jak
jesienią już przychodzimy, liczymy te owce, ile ich zostało. No i patrzymy na te owce, że no, w pięknej kondycji przychodzą na owczarnię. W zasadzie nie ma z nimi innej pracy wtedy, bo są tak dobrze odkarmione. To jest naprawdę wtedy takie zadowolenie. To rzeczywiście jest tak jak dawniej, że idziecie wiosną i tak. Cały ten letni sezon spędzacie tam gdzieś na Holi pod Lipowską, czy można sobie wrócić na weekend do rodziny i się spotkać? Tu gospodarstwo Sopki Stopki ma chyba najmłodszą kadrę w Polsce. No chyba nie ma gospodarstwa... Ale to widać, tak. Jak się z wami spotykamy, bo my często, my z Ulą tu mieszkamy od dziecka, znamy się z większością osób, no i właśnie widzimy, że to jest właśnie niesamowite, że z tej, bo to chyba jest z pasji jednego człowieka to wszystko powstało, prawda? Tak, z pasji Janka. To jest naprawdę wielki człowiek. Ja naprawdę go podziwiam za to, co on stworzył i że się mu chce, bo naprawdę nieraz są problemy z owcami. No to jest logiczne, no to jest jakby, to jest tak jakby Janek miał 400-500 pracowników, ludzi pod sobą. Mówię tu o owcy, jako o... O sobie, o którą trzeba zadbać, o którą trzeba, jak zachoruje, wyleczyć. Do każdej trzeba podejść indywidualnie. Także to jest naprawdę wielkie przedsięwzięcie. Ja podziwiam Janka za to. No i ja jeszcze, mnie się podoba to, że on tą zaszczepił tą pasję wśród właśnie o tym, co mówiłeś, tej młodej kadry. Tak. Że ludzie wracają. On zawsze podkreśla, że to nie jest hodowla, że to jest pasterstwo. I no, nie da się już teraz niestety, nawet nie do końca, by to było chyba zgodne z prawem, ale bo muszą być te elementy hodowli tam zachowane. Tak. Zresztą to, żeby to się opłacało w ogóle, no to musi być hodowla. I to zrozumiałe, ale to kurczę, jak te osoby do tego podchodzą, jakie one są otwarte, bo u tych młodych ludzi, u tej młodej kadry, widać, że oni są otwarte na porady ludzi, którzy są doświadczeni. I nie tylko jeśli chodzi o właśnie o to pasterstwo, o hodowlę, ale chociażby całkiem inaczej na przykład takim ludziom jak ja, czy tam osoby ze stowarzyszenia, które zajmują się dużymi drapieżnikami. Ja tak podkreślałem, to jest jedyny konflikt, jaki mamy my ludzie z dużymi drapieżnikami, to są właśnie te zwierzęta hodowlane. Jak oni, kurczę, chłoną i chcą chłonąć tą wiedzę, i porady, korzystać z porad, aby stosować to w hodowli, nie? Te zabezpieczenia, tak. Czy takie rzeczy. To jest super właśnie, bo jak mówią te, jak to mówią, starych drzew się nie przesadza, tak. I ci starsi hodowcy, oni po prostu nawet nie chcą słuchać czasami. Tak, to jest problem. No my z racji tego, że mamy całkiem młodą kadrę, to po prostu my możemy łączyć tradycję z nowoczesnością. Ja nie znam drugiego takiego miejsca, które tak to doskonale... Jak wygląda wasz dzień takiego pasterza, który już tam jest dzień, na tej holi? Tak, dzień pasterza. No to dzień takiego juhasa wygląda tak, że no, rano wstaje. Wcześnie rano, no to już zależy od niego, ale cały czas musi być czujny. Także powiedzmy ten jego sen też jest taki, no... Tak. I o 6 zaczyna się dojenie. Także już przed 6 on musi być, popatrzeć, czy wszystko jest w porządku z owcami. No i wtedy przyjeżdżają do jarze. Ten juhas też doi razem z nimi. To trwa 1,5 godziny, godzinę, zależy. Następnie szybkie śniadanie. Pakuje plecak na wyprawę. No i idzie z owcami. I powiem szczerze, że nasze owce robią dziennie 10-12 kilometrów. Także one muszą mieć mocne nogi. To jest odpowiedzialna praca, bo wtedy jak się coś stanie z owcą, no to jest telefon do mnie czy tam do kogoś innego, że lokalizację podaje i no jest problem, my przyjeżdżamy, sprawdzamy, co się dzieje, czasami owce zabieramy na leczenie. Także później powiedzmy około o 16 jest dojenie, czyli przychodzi troszkę wcześniej do kosora z owcami. Jest dojenie, znowu po dojeniu szybki posiłek i znowu wychodzi na wypas. No i pasie praktycznie do zmroku. Jak jeszcze jest tak w miarę widno, no to wraca do kosoru, żeby owce nie musiały po ciemku chodzić. No ale widzisz, ty powiedziałeś, że to jest taka praca, gdy masz te owce jako pracowników. Tak.
No, owszem, ale to nie jest praca 8 godzin dziennie. Nie. To jest praca 24 godziny na dobę, bo ty nie wiesz, kiedy ta owca będzie potrzebowała pomocy. Tak. Więc musisz zareagować od razu, bo to jest organizm, tak, który no, jest żywy. No przecież jak, no tak, jak się zaniedba, no to będzie jak tak, z człowiekiem. To jest, no, my w stowarzyszeniu też troszkę w ten sposób działamy, ponieważ od już 10 lat staramy się pomagać dużym drapieżnikom w tarapatach, czyli takim drapieżnikom, które ucierpiały z winy człowieka, na przykład w wypadku samochodowym albo wpadły we wnyki. I to też, tutaj pewnie Ula to podkreśli, to zazwyczaj zdarza się w weekend i zazwyczaj zdarza się wieczorem. Tak. I niejednokrotnie było tak, bo w Polsce jeszcze mamy to tak, jakoś nie mamy przepisów takich mówiących, jak postępować dokładnie w tym. To cały czas to wypracowujemy. W Stowarzyszeniu Naturowik staramy się takie dobre praktyki wypracować, które są sugerowane cały czas, czy to ośrodkom rehabilitacji dzikich zwierząt, czy to Regionalnym Dyrekcjom Ochrony Środowiska, czy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. No ale właśnie to jest tak, że no, na przykład była sytuacja, no dokładnie, no, była taka sytuacja z wilkiem Miko, jednym z najsłynniejszych wilków w Polsce, że o 21:30 w sobotę dostaliśmy telefon, że leży wilk potrącony przez samochód pod Toruniem i ten wilk, no, żyje. No i ciężko było telefonicznie załatwić jakąś ekipę, żeby go ogarnęła, więc myśmy po prostu się skoczyli w samochód i tam pojechali. Tak. I ta wyprawa trwała prawie 30 godzin, nie? Bo myśmy potem tego wilka do ośrodka rehabilitacji zawozili. No, no i to jest właśnie coś takiego, jak no, wy też macie. No, dostaniesz telefon, tak, kurczę, trzeba jechać. Porze, no, trzeba jechać, trzeba coś zrobić. Trzeba jechać, nie? Trzeba coś zrobić, no, to jest dokładnie. Olbrzymie poświęcenie. Tak. No i właśnie ja to podkreślam za każdym razem, jak jesteśmy na jakimś spotkaniu i właśnie tam są poruszane ten wątek ataków dużych drapieżników na zwierzę hodowlane. Ja mówię, słuchajcie, jak to jest hodowla taka, jak jest Sopki Stopki, tak, to tam nie ma żadnych problemów. Tak. Czyli owszem, no może się komuś wydawać, że to jest duży problem z tymi dużymi drapieżnikami, ale no kurczę, na waszym przykładzie, może przez to was nie będą lubić inni hodowcy. No niestety tak jest, bo wy pokazujecie, że to nie jest żaden problem. Tak. Nie ma problemu. Jak rzetelnie podchodzisz do swojej pracy, stosujesz metody ochrony, dbasz o te zwierzęta, nie ma problemów. Tak. No, ja jako hodowca i też poruszam się w tym kręgu hodowców, no to ciągle słyszę o tych wilkach, że to jest naprawdę wielki problem. Ale przyznam się szczerze, że moja praktyka z tym no jest może nie, że żadna, ale mała, ponieważ my nie mamy takich właśnie problemów z tymi wilkami, jak mają inni. No ja mam wgląd, bo ja bardzo często pytam Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, a szczególnie tą naszą tutaj katowicką, o te, ile tych ataków było, nie? Bo no, większość i tak trafia do nas jakąś tam poszczą pantoflową albo bezpośrednio od hodowców. I dziwi mnie to, odkąd jest hodowla, jest to stado Sopki Stopki, tak, nie było żadnego zgłoszenia. Absolutnie. Od samego początku. Mhm. Nie było nigdy problemu z dużymi drapieżnikami. Ja nie wiem, jakie macie problemy ze śmiertelnością inną, no bo po prostu to jest nie moja działka. Natomiast jeśli chodzi o śmiertelność dużych drapieżników, nie było żadnej. Kilka owiec ze 3-4 na przestrzeni tych lat było znajdowanych poranionych, ale zazwyczaj to były jakieś okaleczenia spowodowane w bliżej nieokreślony sposób. Albo same się okaliczyły o jakieś tam, bo odłączyły się od stada i gdzieś tam zeszły. Tak. No ale nie było dowodów na to, że jakiś duży drapieżnik, jakikolwiek z dużych drapieżników zaatakował stado. Dokładnie tak. No, na początku mówiliśmy o tym prądzie, który jest ważny. Tak. Ale to my jakby nie tylko stosujemy prąd, ale tak, przede wszystkim psy, człowiek, drewniany koszar, w którym są zgrupowane owce na noc. Ogrodzone jest to wszystko pastuchem elektrycznym. I jeszcze na dodatek są fladry. Fladry. To ktoś by mógł powiedzieć, jejku, jak dużo roboty z tym jest. Ale to naprawdę nie jest ciężkie. To nie jest ciężkie do zrobienia. To jest chwila, moment dla jednego mężczyzny przegrodzić taki kosor, przełożyć prąd i wtedy ja śpię spokojnie. Ja tam czuwam, ale i tak śpię spokojnie, no, że tak, no, ciebie nic się nie stanie. W razie czego, oczywiście. Prawda? Super, że to powiedziałeś, bo ja bardzo często słyszę, o kurczę, no metody ochrony, ale kto ma na to czas? Tak. Bardzo dużo takich głosów jest. Kto ma na to czas? Bo to trzeba właśnie pastucha rozłożyć, tak, bo to trzeba te fladry rozwinąć. No ale zaraz,
jeśli kogoś sposobem na życie jest hodowla, czyli to jest firma, to jeśli ktoś rozkręca jakąś inną firmę, jakiś sklep, jak cokolwiek innego, no to sobie tego od rana do wieczora pilnuje w jakiś sposób, prawda? Tak. Jeśli ty wybudujesz swój dom, wyjeżdżasz na wakacje, to nie zostawiasz tego domu otwartego, prawda? Tak. Tylko go w jakiś sposób zabezpieczasz. No, no kurczę, no jeśli podchodzimy do pracy rzetelnie, no to, no to jest jak z każdym innym biznesem, nie? No, mamy problem w Polsce taki, że ogólnie hodowcy, rolnicy się starzeją. Tak, brakuje młodych ludzi. I oni nie są za bardzo otwarci na te systemy, chociaż powiedzmy elektryczne pastuchy nie są od wczoraj. No zdecydowanie. No. Także, no ale oni dalej idą w zaparte. Jednak myślę, że gdy ta kadra hodowców się troszkę odmłodzi, tam no, będzie inne zaangażowanie w to. Że to nie będzie tylko taki jakby przymus hodowlany, no, że mam to już od 50 lat i dalej będę z tym pracował, tylko to jest mój sposób na życie, chcę być hodowcą, hoduję, muszę o to zatroszczyć się. Samochód też ubezpieczam, no to no, muszę ubezpieczyć moje stado poprzez te wszystkie zabezpieczenia, które naprawdę są no 90-100% skuteczności. Tak, i, no i też, bo też słyszę takie głosy, że to są drogie rzeczy, nie? Tak. No ale kurczę, no w każdą firmę trzeba zainwestować. No, oczywiście. Ale to tak naprawdę to nie są drogie rzeczy. Nie. To nie są drogie rzeczy, poza tym w Polsce istnieje taki system, że można starać się nawet każdy hodowca, który ma oficjalną, zgłoszoną hodowlę, może starać się o jakieś dotacje, chociażby w formie sprzętu, prawda? Tak. No. Dokładnie tak. Takie rzeczy też kupuje się na lata. No to dokładnie, to nie kupuje się tego na miesiąc czy dwa, tylko to kupisz raz, czy tam nawet możesz to pozyskać nie kupując wcale, prawda? Oczywiście, że tak. Bo wiem, że w RDOŚ-ach są takie programy, w różnych miejscach w Polsce różnie rozwijane, ale że takie na przykład pastucha elektrycznego można tam, wystarczy tylko złożyć jedno pismo. Tylko, że niektórym się tego nie chce robić. No. Dokładnie. Też ostatnio rozmawiałem z hodowcą na temat fladr. My używamy fladr i on też używał. Tylko, że u niego był taki problem, że on miał stałe ogrodzenie i fladry, które wisiały cały czas w jednym miejscu, cały rok. To wilki się przyzwyczaiły. Tak, co prawda nie miał żadnych strat. Ale wilki widywał tam w tym miejscu. Z kolei u nas, kiedy koszarujemy owce, czyli powiedzmy jest ta część pasterska, już nie hodowlana, ale pasterska, te fladry się przemieszczają. Tak. One są cały czas w innym miejscu. Więc te wilki, one jak patrzą na nie, no to jest taka lampka. Ale no, coś się dzieje. Pod uwagę to, że fladry nie mają za zadanie wypłoszyć wilka z odległości. Tak. Bo wilk podejdzie do fladr, ale on przez nie przejdzie. Dokładnie. To chodzi o to, że to jest taki płot, takie ogrodzenie, taka bariera. To jest, no, skąd w ogóle się wzięły fladry? No, fladr używano wcześniej do polowań na wilki. Tak. Właśnie ogradzano jakiś tam część lasu, zapędzano wilki w to miejsce. One były w takim leju bez wyjścia. No i tam się je zabijano. Tam je zabijano. Tak. No i stąd się wzięły fladry do... teraz się fladr używa do ochrony na przykład stad hodowlanych. Dokładnie. I na przykład w Polsce Stowarzyszenie dla Natury Wilk pierwsze fladry rozdawało, to już było ze 20 lat temu, hodowcom, a teraz te fladry są rozdawane, słuchaj, nawet w Stanach Zjednoczonych. I to wszystko bazuje na naszych doświadczeniach. Tak. Z Polski. Także my też możemy się poszczycić na tutaj poziomie światowym pewnymi rozwiązaniami. Tak. Powiem szczerze, przychodząc tutaj, no to byłem trochę nastawiony przez hodowców tak, że o, wilki, tu będzie spotkanie w sprawie wilków, no to musisz tam powiedzieć, żeby odstrzelili troszkę. Ale tu rozmawiając z wami na temat tych wilków, no to jestem naprawdę dobrze do nich nastawiony. Poprzez te moje doświadczenia, jakie mam w hodowli u Jana Stopki, tak przez te wasze informacje, tak, które przekazujecie. Mnie się podoba to, bo ja już z Jankiem rozmawiałem na ten temat niejednokrotnie i fajnie, że właśnie przez tą hodowlę, przez te Sopki Stopki można pokazać, że duże drapieżniki, cały ekosystem i zwierzęta hodowlane mogą żyć w swoim sąsiedztwie bezkonfliktowo. Tak.
Ja w ogóle zapraszam do naszego gospodarstwa, gdyby ktoś chciał przyjechać, tak, zobaczyć jak to wygląda na własne oczy, zapraszam, nie ma takiego problemu, wystarczy jeden telefon, ktoś się umawia, przyjeżdżamy, jeździmy po naszych pastwiskach, potem pokazujemy jak to działa, że nam to przynosi dochód, nie ma strat, no i to działa po prostu. Tak, ja na przykład, no wiesz, ja niejednokrotnie już byłem na waszych pastwiskach, nawet zrobiłem taki film. Stowarzyszenie dla Natury Wilk zrobiło film o tym, jak zabezpieczać, jak zabezpieczane są, poprawnie zabezpieczane są stada zwierząt hodowlanych, właśnie na przykładzie sopki stopki. No. Tak. I jest z tego zrobiony film, on jest dostępny, można go obejrzeć na YouTubie, na wielu wystawach poświęconych dużym drapieżnikom właśnie jest, jest do zobaczenia. I pokazane są, jest wszystko, są pokazane właśnie te metody, które wy stosujecie, czyli wy macie jakby kombo. Tak. Bo według przepisów, aby dostać odszkodowanie, to trzeba wykazać, że stosuje się przynajmniej dwie metody zapobiegania. Tak. Czyli na przykład tutaj, dajmy na to pastuch elektryczny i fladry, no i już mamy, tak. Prawda? Dwie metody. No ale kurczę, u was jest jeszcze najważniejsze to, że tam jest jeszcze pies. Tak. Jest człowiek i to jest bardzo ważny element. Ponieważ, no tak jak mówiliśmy wcześniej, no jeśli człowiek się pokaże, no to każdy duży drapieżnik ucieknie. No po prostu zwierzęta dzikie boją się ludzi i to wszystkie tak. gatunki, więc tak. z tym nie ma żadnych problemów. Tak. No. No nie mamy jednego, mianowicie zamykania owiec na noc, po prostu. No ale z racji pasterstwa, no nie jesteśmy w stanie tego wykonywać. Ale to nie stanowi problemu. Ale to właśnie nie jest problemem i to fajnie właśnie, że wy tego nie macie, a mimo to nie ma problemu tak. z atakami, prawda? Tak. Bo tak... Ja już też się spotkałem niejednokrotnie z takimi informacjami, że wilki wpadły do środka jakiejś, tak. jakiejś obory czy gdzieś i tam no, troszkę mi się to wydaje takie już naciągane. W dwóch przypadkach okazało się, że były to psy w Polsce i było faktycznie były takie zgłoszenie, że wilki wpadły do obory i zagryzły owce. I potem zostało zrobione tam, tam założone jakieś kamery i ten i faktycznie wpadały tam psy. No psy okoliczne ze wsi po prostu wpadały i tam te owce kładły. No a psy tak. no cię ludzi nie boją w ogóle, także... Tak, 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 dokładnie. Psy robią więcej szkód niż wilki. A. Jestem w stanie to naprawdę powiedzieć z pełną świadomością, że to jest naprawdę wielki problem z tymi psami. Tak, psy są olbrzymi problemem. Nawet nie wiem, czy macie tą świadomość, ale w Polsce mamy 9 milionów psów. A ponad 80 tysięcy, szacuje się na ponad 80 tysięcy psy, które są pozostawione bez żadnego nadzoru. 80 tysięcy. Jeśli porównując to do populacji wilka w Polsce, bo musimy wiedzieć to, że drapieżniki żyją w mało co małych zagęszczeniach. One są terytorialne, mają wielkie terytoria, szczególnie wilki. A na tym terytorium żyje tylko jedna grupa rodzinna, to jest średnio 6 osobników. I przykładowo na terytorium mającej 300 km kwadratowych żyje 6 wilków, prawda? Porównując do nas ludzi, gdzie na przykład na takim terytorium to jest Warszawa z okolicami, nie? W Warszawie tak. żyje prawie 2 miliony ludzi. Tak. Na samym, takim samym terenie jak wie 6 wilków, nie? Więc jak ktoś mówi, że tych wilków już jest za dużo, no kurczę, nie wiem jak na to spojrzeć. Natomiast psów faktycznie, z psami jest duży problem. W Polsce jest olbrzymi problem z psami, szczególnie tymi pozostawianymi bez nadzoru, bo one zagrażają ludziom też. To nie tylko, że one zagrażają zwierzętom. Jakie szkody wśród zwierząt dzikich, na przykład wśród jeleni, saren, szczególnie wiosną, gdy rodzą się młode, wyrządzają. No to ja mam mnóstwo fotopułapek, mamy w stowarzyszeniu w różnych miejscach rozwieszonych. No i po prostu wszędzie są psy. Psy nagrywają się wszędzie, w każdym miejscu. W Karpatach ktoś by powiedział, a tam mamy góry, tam powyżej 1000, tam wysoko, to tam nie. Wszędzie są psy. I to są psy, które są, teraz się pojawiają bez ludzi. To nie są psy, które tam idą na spacer z człowiekiem, tylko to są psy, które luźno biegają. Tak, tak. No. A tak, Sorki, ja się teraz wtrącę. Czy to jest fakt, czy mit, bo coraz częściej się słyszy gdzieś tam jakieś historie, u nas szczególnie, no, że te wilki coraz niżej schodzą i na przykład często osoby, które idą rano do pracy wcześniej, no, że opowiadały, że gdzieś na ulicy spotkały się face to face z wilkiem, czy... To jest bzdura. To jest bzdura z tego powodu, z kilku powodów. Wilki
swoje terytoria mają ogromne, to co powiedziałem. I to, że one żyją w lesie, to jak mamy 300 km, albo na przykład tutaj w górach mamy 250 km kwadratowych terytorium, to to nie jest tylko las, to są te wszystkie wsie i miejscowości, więc te wilki jak z jednej części na terytorium na drugą przechodzą, to czasami przechodzą przez wieś. A wiecie, no w Beskidach te wsie to są takie, że to jest wzdłuż doliny, jest zwarta zabudowa i one przechodzą z jednej strony na drugą doliny, często robią to nocą, więc to są w ogóle niezauważane. Ale właśnie taki przywilej, i to zawsze mówimy o tym, że przywilej w oglądaniu dużych drapieżników mają pracownicy leśni, bo oni idą bardzo wcześnie do pracy i są na tych drogach blisko lasu i drogach leśnych wcześnie i oni mają największy przywilej, bo oni najczęściej widują duże drapieżniki. To właśnie dlatego, że one się przemieszczają, one są aktywnie nocą, więc jak zacznie świtać, no to one się gdzieś tam zaszywają w jakichś miejscach, żeby nie były widoczne. Nie ma problemu z pożywieniem nigdzie, bo w Polsce mamy nadpopulację wszystkich kopytnych. Mówię tu o jeleniach, dzikach, sarnach. Mamy mnóstwo jedzenia. I to, że jelenie schodzą i widujemy je coraz bliżej, widujemy je blisko domostw, to nie znaczy, że one są wypędzane przez drapieżniki z lasu, bo tam też są w lesie te jelenie, tylko one się po prostu tam nie mieszczą. I poza tym cała baza, najbogatsza baza pokarmowa dla właśnie kopytnych, dla jeleni, no jest blisko ludzi. No my tu uprawiamy kukurydzę, różne zboża, no to są wysokokaloryczne uprawy, wysokokaloryczny pokarm, który jest wykorzystywany właśnie przez te zwierzęta. I skoro one schodzą, żeby się posilić, no to duże drapieżniki nie będą polowały tam, gdzie zwierząt nie ma, tylko tam, gdzie zwierzęta są. A jak na przykład mamy uprawy kukurydzy, gdzie uprawa koszona jest zazwyczaj w grudniu, więc przez 8 miesięcy w roku super baza żerowa dla zwierząt kopytnych jest na dole, jest przy domach, jest przy polach uprawnych, no to też tam się pojawiają drapieżniki, które polują na te zwierzęta, prawda? No, ale to nie znaczy, że one się zrobią bardzo zuchwały, że ich jest tyle, że się już nie mieszczą w lesie. No nie, one... W ogóle, żeby były duże drapieżniki między nami, to nie jest tak, że one są i zaraz znikną wszystkie zwierzęta, prawda? Na które one polują. No bo żeby one były, to one muszą mieć co jeść. Jak nie będzie zwierząt roślinożernych, nie będzie zwierząt, na które one polują, no to nie będzie drapieżników. I to nie jest coś, one nie będą w stanie przejeść tego, co jest u nas w lesie. No nie są w stanie. Duże drapieżniki w tym momencie, na którym jesteśmy w Polsce i przy tej populacji kopytnych i drapieżników, nie są w stanie ograniczyć w jakiś sposób, czy regulować, jak to się mówi, zwierząt kopytnych. Nie są. Ich jest za dużo. Po prostu w Polsce, pomimo tego, że wilki po latach zwalczania i potem po już ponad 25 latach objęcia ich ochroną wróciły w miejsca, gdzie ich nie było, bo w Polsce na przykład na zachód od Wisły wilków nie było przez 60 albo i więcej lat. One zaczęły wracać, gdy zostały objęte ochroną. I tam na przykład populacje kopytnych są olbrzymie. No w tych lasach na zachód od Wisły, czyli na przykład Dolny Śląsk albo Zachodniopomorskie, gdzie jest mnóstwo jeleni. Tam są stada po 300 osobników. Ja niejednokrotnie spotkałem się tam z leśnikami i oni, jeszcze zanim wilki tam wróciły, i oni mówią, my byśmy naprawdę chcieli, żeby te wilki tutaj były, bo my sobie nie radzimy z hodowlą lasu. Jak wpadnie takie stado 100 albo 200 jeleni w uprawę, no to nie ma opcji, żeby to wyprowadzić. W roku 2022 w Polsce myśliwi zastrzelili 100, chyba 107 tysięcy jeleni, samych jeleni. Pomimo to co roku jest 40-50% wzrost populacji tego gatunku. Z nadpopulacji. No po prostu generalnie najbardziej za wzrost populacji jeleni odpowiadamy my ludzie, ale nie z tej, nie my jako, że chcemy je chronić w jakiś sposób, tylko rolnicy. No naprawdę, to jest przykra wiadomość, ale te osoby, które mają największy problem z jeleniami, z dzikami, odpowiadają najbardziej za wzrost ich populacji, bo one żerują na bazie, którą oni
one no, na tej kukurydzy, na tym wszystkim. Na monokulturze. Na monokulturze, dokładnie, tak. To jest problem. A jeszcze w miejscach, gdzie przez długi czas nie było drapieżników w ogóle, no to był problem, bo wilki nie są w stanie wyregulować. Natomiast co robią wilki? I co jest innego, co robią drapieżniki w porównaniu do tego, jak w jakiś sposób my ludzie polujemy. No my zabijamy te owce, ale one się... my zabijamy jelenia, jako myśliwi zabijają jelenia, ale reszta jeleni się nie płoszy. Jeden z tych jeleni zostaje zastrzelony, ale reszta tam przebiega kilka metrów i zostaje, prawda? Ona się nie spłoszy. A jak wilki polują, to nie dość, że wpadają w te duże stada i rozbijają je na mniejsze, to też przesuwają te... Także te jelenie nie zostają w jednym miejscu przez długi okres czasu. Przecież jak opowiadał mi taki leśnik z Puszczy Goleniowskiej, w ogóle w miejscu, gdzie tam bardzo duże pozyskanie jelenia jest, bo to populacja jest, jeleni jest olbrzymia, pozyskanie, czyli odstrzał jeleni, którzy my ludzie stosujemy, to mi powiedział, słuchaj, no jak weszło stado jeleni, które liczy tam kilkadziesiąt albo ponad 100 osobników w uprawę i nikt ich nie spłoszył, bo nie było dużych drapieżników, to one jak siedziały przez 2 tygodnie w tej uprawie, to one wychodziły jakbyś kosiarkę do trawy wpuścił, nie? No było wszystko wygolone i koniec. I stąd te potem olbrzymie wydatki Lasów Państwowych na ochronę upraw przed niszczeniem właśnie przez kopytne. A jak pojawiły się tam wilki, on mówi, no jest super. Dalej mamy mnóstwo jeleni, ale już nie ma czegoś takiego, że wchodzi 100 jeleni w jedno miejsce i siedzi w tym jednym miejscu przez 2 tygodnie. Bo jak przejdą wilki, no je przepłoszą tam i one przejdą kilka albo rozbiją na mniejsze grupy i to jest wtedy mniejszy problem, prawda? Dokładnie tak. Psy też tworzą takie watachy, że na przykład zbierają się dzikie psy i one robią gdzieś w lesie pod lasem swoje takie bazy, czy...? Tak, w kilku miejscach w Polsce to jest, i to jest duży problem, bo one... Bo takie psy właśnie luźno biegające, które łączą się, w ogóle na ten temat programy telewizyjne powstały. I są na te artykuły naukowe na ten temat napisane. Łączą się w takie grupy i nawet rozmnażają się już dziko. Gdzieś na polach uprawnych, nawet w lesie, w okolicach Białowieży na przykład było kilka takich grup psi, które się rozmnażały i gdzieś tam w lesie żyły. I tu jest problem, bo te psy zagrażały ludziom. Ja nie mówię tutaj, że były szkody wyrządzane, że były zabijane zwierzęta dzikie, czy nawet hodowlane. Ale takie zwierzęta zagrażały ludziom. I były takie przypadki, że takie psy atakowały ludzi, dotkliwie je raniły, nawet zabijały. I to są takie przypadki w Polsce, że psy dzikie zabijały nawet ludzi. Jest dużo takich przypadków. Są takie historie opisane, bo to wiecie, no te wszystkie gazety uwielbiają takie nagłówki. Był taki przypadek, że było kilka takich przypadków, że na przykład psy dzikie, takie no nie można powiedzieć dzikie, no bo dzikie to by się bały ludzi. Nie? To są psy, które po prostu żyją tak samopas, jak to się mówi. Były w stanie ściągnąć z rowera panią jadącą, zdjęły ją z rowera i gdyby nie to, że przejeżdżał jakiś samochód i facet z tego samochodu wciągnął tą kobietę do samochodu, one by ją zagryzły, prawda? Jest kilka takich miejsc w Europie, gdzie jest problem z takimi psami. Na przykład duży problem jest w Turcji. Tam jest olbrzymi problem z psami. Tam w ogóle się już taka rasa psa wykształciła, które one wyglądają wszystkie tak samo. No, wiesz co, bardzo dużo Polaków jeździ na wakacje do Turcji i pewnie nie jeden widział takie wałęsające się psy i one wyglądają bardzo podobnie. I wiesz, one bardzo często dochodzi, mamy takich przyjaciół naukowców, którzy w Turcji robili badania, no i te psy faktycznie były tam dużym problemem i zagrażały nawet ludziom, nie? Także to jest duży problem. No i wiesz, no w Polsce kurczę 80 tysięcy psów, nie? Takich luźno biegających. To jest olbrzymia liczba. No, populację wilka, którą się nie powinno na osobniki w ogóle liczyć, bo wilki to jest gatunek, który żyje socjalnie w grupach rodzinnych, powinno się je liczyć na rodziny. Ale szacuje się populację wilka, jak gdyby to tak na około 2 do 3 tysięcy osobników w Polsce. I słuchaj, to jest nic w porównaniu z psami, które mamy, nie? Naturalny wróg wilka.
taki temat przyszedł mi do głowy. No. Kim jest naturalny wróg wilka? Właśnie, to jest super pytanie, ponieważ bardzo dużo się mówi o tym, że wilk to jest taki top predator, jak to się mówi, jest na samej górze, jest silny, nikt na niego nie poluje. Bzdura. Naturalni wrogowie wilka nie są duzi. Ja nie mówię tutaj o człowieku, bo człowiek jest, jakby nie było, pomimo ochrony tego gatunku, wciąż bardzo dużo wilków pada z rąk ludzi. Ja nie mówię tylko o nielegalnym zabijaniu tych wilków, ale na drogach, tak jak inne zwierzęta też giną na drogach. Tak. Ale to są małe, to są pasożyty, to są wszelkiego rodzaju choroby, wirusy, które dziesiątkują niejednokrotnie populacje psowatych, wilków, w ogóle drapieżników, chociażby świerzbowiec. Psy także zachorują na świerzbowca, człowiek też może zachorować na świerzbowca, ale co? Idziemy do lekarza weterynarii, dostaje pies lek, jest wyleczony. Dzikich zwierząt się nie leczy. I nie powinno się nawet leczyć dzikich zwierząt, bo to jest naturalny czynnik śmiertelności. My jako naukowcy zajmującymi się dużymi drapieżnikami podkreślamy, nie leczymy dużych drapieżników. W ogóle nie powinniśmy leczyć dzikich zwierząt, które z jakichś naturalnych powodów są poszkodowane, czy chore, czy nawet padną. Nie powinniśmy w to ingerować. My tylko i wyłącznie staramy się pomóc tym zwierzątom, które ucierpiały z winy człowieka. Czyli wypadki, nielegalne jakieś kłusownictwo, takie rzeczy. Ale jeśli chodzi o takie naturalny czynnik śmiertelności, jak wirusy, pasożyty, w to nie ingerujemy. No, na tym polega życie. No. Człowiek sobie poradził w taki sposób z tym, że mamy medycynę teraz, prawda? Tak. Ta medycyna nas z niejednej opresji potrafi wyzwolić i uratować. Natomiast duże drapieżniki i dzikie zwierzęta powinny sobie radzić też z tym same. I radzą sobie, bo nie wszystkie są, takie najmocniejsze osobniki przeżywają te infekcje i potrafią z tego wyjść. Natomiast też jest duża śmiertelność, chociażby przez świerzbowiec. Świerzbowiec to jest taki pasożyt, który się wgryza mocno w skórę. Widać go tylko pod mikroskopem, a śmiertelność olbrzymia. Choroby odkleszczowe. No to są choroby, na które na przykład jesteśmy w stanie, chociażby inne też choroby, jak parwowiroza, nosówka, na to wszystko szczepimy nasze psy, albo jesteśmy w stanie je wyleczyć u lekarza weterynarii. Na te dokładnie te same choroby chorują dzikie drapieżniki, takie jak wilki. Ich się nie leczy. Więc ta śmiertelność jest także bardzo duża, ale i oczywiście jednym z największych czynników śmiertelności, naturalnym czynnikiem śmiertelności wilków są inne wilki. One pomiędzy grupami rodzinnymi są bardzo intolerancyjne. I po prostu takie wilki, które wejdą na terytorium jakiejś grupy rodzinnej, nie są z nimi spokrewnione, najczęściej są zabijane. Przez właśnie wilki. Bo w Polsce, z tego co wiem, to w zasadzie tylko szczepimy na tą wściekliznę, tak? Tam podajemy jakieś szczepionki w paszy. Tak. I tylko tyle, i nic więcej. Tak. Ale to szczepienie na wściekliznę to bardziej spowodowane było temu, że ta wścieklizna bardzo człowiekowi zagrażała. Tak, tak, tak. I to dlatego te szczepienia były robione. Tak. Nie dlatego, żeby ocalić zwierzęta, tylko dlatego, żeby ograniczyć konflikty, bo takie zarażone wścieklizną drapieżnik, jakikolwiek, to nie musi być duży drapieżnik, jak wilk, ale lisy, kuny, czy nawet nietoperze mogą być niebezpieczne dla człowieka, bo takie nietoperze najbardziej przenoszą wściekliznę. I co jest sensacją ostatnich lat, koty domowe. Tak. Koty domowe są nosicielami wścieklizny też bardzo. Tak, tak, był tak, taki, tak. Ze 3 lata temu w Polsce był problem duży z okolicach Mazowsza właśnie ze wścieklizną wśród zwierząt domowych. A faktycznie ten system szczepień, który mamy, to są szczepionki zrzucane z samolotów, zawinięte w kawałek jakiegoś tam mięsa i są zjadane przez to. Głównie chodziło o lisy, bo lisów jest najwięcej było i one były największymi nosicielami. Zjadane przez te lisy i w Polsce sobie poradziliśmy z tym doskonale. Na przykład na Ukrainie bardzo często odnotowywano wściekliznę wśród nawet dużych drapieżników. To właśnie przez ten problem ze szczepieniami. Tak. A w Polsce nie było tego problemu. No. Tak. Nie ma tego problemu i z wścieklizną u dużych drapieżników. Są takie przypadki, gdy wilki, które w jakiś sposób giną, są badane pod kątem
też wścieklizny, no nigdy to nie zostało odnotowane. No, w przeciągu ostatnich tam 30-40 lat nie było takiej sytuacji, żeby wilk był wściekły, miał wściekliznę, prawda? Tak. A gdzie w Polsce jest najwięcej wilków? Jak to się w ogóle maluje na mapie Polski? Tego się nie da tak powiedzieć, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, to są zwierzęta socjalne, żyją w grupach i ta grupa ma określoną liczbę, to jest średnio 6 osobników. Z tym, że wilki są związane z terenami leśnymi najbardziej, więc najwięcej wilków będzie tam, gdzie są lasy. Ja nie mówię tutaj o tym, że będzie ich tam jakaś większa liczba i te grupy będą większe. Nie, tylko po prostu one tam będą. Cały czas mówi się o tym, że wilków przybywa, one są już teraz wszędzie, ale to nie w tym sensie, że ich jest więcej w tych grupach, tylko one wracają w miejsca, gdzie zostały wytępione. W latach 50. ubiegłego stulecia było coś takiego jak wilcza akcja. Nazywało się to wilcza akcja. Polegało to na tym, że próbowano eksterminować ten gatunek z ziem polskich. Wilki mogły być zabijane przez każdego, w różne takie sposoby, szczeniaki były wybierane z nory, wilki były trute. Mało tego, dostawało się za to pieniądze, wynagrodzenie. I po zakończeniu wilczej akcji, które tam wielkim sukcesem okrzyknięto w latach 70., szacowano populację wilczą w Polsce na około 90 osobników. I to były tylko Karpaty i północno-wschodnia Polska. Natomiast no i na zachód od Wisły nie było praktycznie w ogóle wilków. Gdy wilka objęto ochroną w 1998 roku, powoli zaczął rekolonizować obszary, z których został wysiedlony wcześniej, prawda? Został wytępiony wcześniej. I to nie jest tak, że to była reintrodukcja, czyli ludzie zaczęli przywozić te wilki. Nie, to jest naturalny proces. Wilki po prostu, gdy przestały być tępione, przestały być zabijane, zaczęły wracać w te miejsca i na początku XXI wieku powróciły pierwsze rodziny w Polskę zachodnią. Zaczęły tam być, powstawały tam nowe rodziny, Bory Dolnośląskie, Puszcza Rzepińska. No i teraz generalnie wilki w Polsce są w każdym miejscu, w którym powinny być. I trzeba zwrócić uwagę jeszcze na to, że wilk w Polsce nie został objęty ochroną dlatego, że był na skraju jakiegoś wyginięcia, że był gatunkiem zagrożonym. W rozporządzeniu jest mowa o tym, że wilk jest chroniony dlatego, że jest bardzo potrzebnym elementem w środowisku naturalnym. I to, że ta populacja się odbudowała, to jest zasługa tylko i wyłącznie wilków i objęcia, bo my je objęliśmy ochroną, więc daliśmy im spokój. Nikt im nie pomagał w powrocie, oprócz tego, że przestaliśmy je zabijać. Mhm. To znaczy, dalej się zdarzają nielegalne, ale to nie jest na taką skalę, jak było wcześniej. Tak, tak. I teraz te wilki wróciły w tamte miejsca i jak słyszymy głosy, że okej, wilki są już nie są gatunkiem zagrożonym, wszędzie można znowu zacząć do nich strzelać. Ale nie, my nie dlatego objęliśmy wilka ochroną, że jest gatunkiem zagrożonym, tylko dlatego, że jest potrzebny w środowisku. I tu możemy teraz powiedzieć ogromny sukces nas, Polaków, bo myśmy objęli wilka ochroną jeszcze zanim wymusiły to na nas przepisy unijne. Myśmy objęli, zanim przystąpiliśmy do Unii Europejskiej, myśmy objęli wilka to za sprawą działań organizacji pozarządowych wcześniej. I to się udało i to jest olbrzymi sukces. I to jest naprawdę sukces postrzegany w skali światowej. Jak w Polsce w ogóle przyroda była traktowana właśnie przez, zanim zostało to wymuszone przez jakieś dyrektywy. Tak. No ja powiem szczerze, jestem dumny z Polski, z Polaków. No to tak patriotycznie zabrzmi, ale no jestem dumny, bo mamy tego wilka, mamy niedźwiedzia, mamy rysia, mamy żubra, łosia, więc Wszystko gra. Jest tak, jak powinno być. Teraz właśnie tak z rysiem jest jeszcze kiepsko, bo ten ryś ma bardzo duży problem, żeby wrócić. Wilkowi łatwiej było takiej ekspansji na dłuższe odległości. Rysie jednak potrzebują troszkę innego środowiska.
Natomiast rysiom się pomaga trochę. Mhm. Są takie projekty w Polsce reintrodukcji, na przykład w zachodniopomorskim. Teraz już wiele rysi zostało osiedlonych i z dużym sukcesem. I super, że to się dzieje, ponieważ no, te drapieżniki powinny cały czas w tym ekosystemie być. Żeby to wszystko funkcjonowało, żeby nie było przerostu jednego gatunku nad drugim, to wszystko powinno nieprzerwanie w tym środowisku istnieć. Mhm. My ludzie też polujemy cały czas. I pomimo to, pomimo tego, że mamy teraz wilki już wszędzie w Polsce, pomimo tego, że sami zabijamy mnóstwo, dużo więcej zabijamy my ludzie zwierząt takich jak jelenie, sarny czy dziki, niż robią to drapieżniki, a mimo to co roku mamy ich więcej. Tak. No także to, no to wszystko musi jakoś koegzystować ze sobą i te zwierzęta są potrzebne. No. Nie ma potrzeby polowania na duże drapieżniki w Polsce teraz. One nie zagrażają człowiekowi w żaden sposób. No jedyne to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku naszej rozmowy. Ten konflikt z hodowcami, który jest rozwiązany. Tak. Jest rozwiązanie i na przykładzie waszych działań to widać, że to działa, więc no, nie ma sensu na nie, nie ma sensu polować. One są potrzebne. A nie są też konkurencją dla nas ludzi. No, 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 przy tej populacji kopytnych, które teraz mamy, jeśli ktoś powie, że wilki zabijają jelenie i my ludzie nie możemy na nie polować, no to jest bzdura. No. Oczywiście, że tak. No ja jestem całkowicie za tym powrotem do natury w każdym aspekcie, tak? Czyli tak jak mówiłem o powrocie tych drapieżników do naszych lasów, ale też o tym, żeby rolnictwo, hodowla przeszła na te tory takie jak było to jeszcze powiedzmy 30-40 lat temu. Nie chcę, żeby to było wszystko niewydajne, tylko żebyśmy dali troszkę spokój tej przyrodzie, żebyśmy skończyli z tymi monokulturami, gdzie mamy 100 hektarów kukurydzy, że te dziki tam siedzą w tym wszystkim, tylko naprawdę wrócili do tego, co było, czyli powiedzmy ten wypas kulturowy, który my praktykujemy. Nasze działania pokazują, że się po prostu da. Że się da i jest to rentowne, prawda? Tak. Bo właśnie to super, że o tym mówisz, bo tak naprawdę te 100 hektarów kukurydzy to jest coś, co rodzi konflikt. Tak. Bo dziki rozmnażają się nawet teraz 3 razy w roku. Tak. To tylko dlatego, że mają dostęp do takiego pokarmu, prawda? Tak. Jeszcze do tego dochodzi to, że nie mamy zim już. No bo praktycznie te zimy, które są teraz, to są żadne. Tak. No i ten konflikt, mamy konflikt ze zwierzętami, no sami sobie rodzimy te konflikty, prawda? Tak. No gdybyśmy na tych 100 hektarach wypasali, nie wiem, powiedzmy 500 owiec, 600 owiec, to by było to lepsze dla natury. Zdecydowanie, bo każdy by się odnalazł na tym, czy sarna, czy nawet wilk, który by, bo jak zabezpieczymy odpowiednio owce, no to on jej nie zje, ale zapoluje na tą sarnę, która tam przychodzi obok. A jak siejemy kukurydzę, nie mamy nic. Nie. A też tworzymy ekosystem sprzyjający właśnie nadpopulacji innych zwierząt. Tych zwierząt, które rodzą najwięcej konfliktów, czyli mówię tutaj o zwierzętach kopytnych, roślinożernych, które niszczą uprawy właśnie rolników. Tak. Czyli jakby to rolnictwo, to taka hodowla w monokulturach rodzi najwięcej właśnie konfliktów. Nie? Tak. Często zdarzają się wypadki z udziałem jeleni, saren, dzików, gdzie po prostu auta nieraz są całkowicie do kasacji. I to, no i wtedy ludzie mówią, no dlaczego myśliwi nie strzelają do tych i saren i tak dalej. No oni nie są w stanie tego po prostu zrobić. Nie są w stanie tego zrobić. I od tego jest wilk, który po prostu tą sarnę... Ale wilk też tego nie zrobi. Nie przy tej ilości kopytnych, które mamy teraz w Polsce. Bo to co mówiliśmy przed chwilą, no pomimo tego, że jest ponad 100 tysięcy samych jeleni zabijanych. I są drapieżniki, które zabijają, mówię, przez ludzi. Plus do tego dochodzi i drapieżnictwo, dużych drapieżników. I mimo to, jest to się wymknęło spod kontroli. Tak. A jak jest z żubrami? W sensie, czy wilk da radę powalić żubra?
To znaczy, to jest bardzo trudne, bo to z żubrami to jest jak z krowami. Mhm. One nie tyle, że są trudnym przeciwnikiem, w sensie takim, że są dużym zwierzęciem, ale one się aktywnie bronią. Mhm. Tak. I nawet szczeniaka, znaczy przepraszam, cielaka żubra jest ciężko wilką upolować, ponieważ jest broniony przez krowy. No tak. Przez dorosłe osobniki. Więc to są marginalne przypadki. Zazwyczaj to jest tak, że wilki znajdują jakiegoś padłego żubra i na nim żerują i wtedy to jest jakby brane, że to upolowały, ale to się bardzo rzadko zdarza. Rozumiem. Wilkowi jest bardzo trudno upolować chociażby dorosłego dzika albo dorosłego jelenia. Bardzo dużo wilków w ogóle ginie podczas polowań. O tym nie mówiliśmy, ale bardzo dużo wilków jest zabijane przez na przykład dziki podczas polowań. No, dzik jest kilkukrotnie cięższy i mocniejszy od takiego wilka, więc to nie jest proste upolować dzika. Tak, dokładnie tak. No, dzik po prostu przez te swoje szable, tak? On po prostu ale jest też w stanie przez masę poporanić swoją, prawda? Mhm. To jest bardzo, bardzo... A taki dorosły jeleń, samiec jelenia z takim orężem porożem, no to niejednokrotnie znajdywaliśmy albo przez po prostu mocne kopniaki, wilki, które miały roztrzaskane czaszki, które miały pęknięte żuchwy i na przykład taki jeden wilgunos tutaj w Beskidach żył przez 2 lata, tylko dlatego, że żył w rodzinie, że miał jedną część żuchwy całkiem odłamaną. Mhm. Prawdopodobnie podczas polowania cierpiał, ale potem zginął pod kołami samochodu. Także to już... Także przeznaczenie. Przeznaczenie, tak. Pójdę na chwilkę, dobra? Zdarzają to się dziewczyny w pasterstwie? Jakieś to znaczy, dziewczyny, czy nie? Znaczy, ogólnie jest tak, że czasami był ktoś tak do naganiania, no i to była dziewczyna, ale jeśli chodzi o dojenie, to no to dziewczyna by musiała mieć naprawdę bardzo mocny ścisk, żeby wydoić, złapać tą owcę, powiedzmy owca 50 kg, 40, ona jeszcze się rusza, to swoje dokłada, no utrzymać ją, wydoić też, no ciężko. Ale jako zootechnik jak najbardziej. Aha, no. Takie wyższe stanowisko, co? Tak, to znaczy, no ale... Chociaż może do pasienia, nie znam kobiety, która pasie. Nie ma takiej sytuacji u nas przynajmniej. U nas, tak, ale myślę, że tutaj dałoby się, no bo to nie wymaga jakiejś strasznej wytrzymałości takiej, powiedzmy, fizycznej, oprócz tego, że trzeba chodzić. No tak jak mówię, jak owce chodzą 10 km, to ten juchas z nimi też. A pies robi jeszcze więcej, bo pies to zagania wszystko, to on robi z 15. Michała to o tyle mnie intryguje, że on z tej fotografii ślubnej, jak już się spotkali, wylądował w ogóle po drugiej stronie. Ale on fotografię ślubną miał później niż wilki. Tak, no bo wilki to już od 90-tych lat, wiesz, się zaczęło, tylko najpierw to była taka pasja, takie trochę hobbystyczne, no nie? A potem dopiero wpadł w to tak zawodowo. A fotografia pojawiła się trochę później u niego, chociaż no też z fotografią się bawił od dziecka, ale to... Sam powiem, obgadujecie mnie, co? Mniej więcej, tak. Nie, nawiązaliśmy do tego, o co chciałem zapytać, no nie? No. Bo teraz to jest twoja praca, jeżeli chodzi o ogólnie wilki. Tak, no to ja można powiedzieć, że... No bo jak żeśmy się poznali, no to żeśmy chałturzyli na wesela, a teraz... Ale ja już wtedy byłem zaangażowany w tą pracę z dużymi drapieżnikami, na zasadzie wolontariatu jeszcze wtedy. No, ale gdzieś był jakiś taki przełom, że to nagle tak... To znaczy wszystko zaczęło chyba od mojej pasji do przyrody, jak... Ja zawsze bardzo lubiłem las. Bardzo zawsze lubiłem las. Z Ulą żeśmy od samego początku dużo spędzali czasu w górach, chodziliśmy po górach. To też to harcerstwo trochę nas... trochę do takiego biwakowania i do tego przyzwyczaiło od najmłodszych lat. Ja też miałem takiego kochanego dziadka, który był wielkim pasjonatem przyrody. Troszkę inaczej na nią patrzał, bo on był raczej po tej stronie, że te wilki by trzeba było wytępić. Ale pokazał mi dużo fajnych rzeczy. No, za dzieciaka takiego małego to schodziłem z nim często na spacery do lasu. Pokazywał mi tą przyrodę z takiego punktu widzenia, jakiego on to widział. I mnie to bardzo wciągało wszystko. Później było tak, że u nas w Chówcu w harcerstwie
zostało zorganizowane spotkanie odnośnie wilków, które prowadziła pani teraz już pani profesor Sabina Nowak i pan profesor Robert Mysłajek. Prowadzili takie spotkanie o wilkach i pokazali nam te wilki. Ja mówię, kurczę, one tutaj są. Ja wiedziałem, że one żyją u nas w Beskidach. Ale mówię, kurczę, to tak jest na wyciągnięcie ręki, nie? I to tak obróciło mój świat do góry nogami. Zaprzyjaźniłem się z nimi i jak na zasadzie wolontariatu tak po prostu bardziej świadomie chodziłem po tym lesie. No a potem się udało zostać takim aktywnym członkiem najpierw Stowarzyszenia Nadrzegi jako właśnie wolontariusz, a teraz jako pełnowymiarowa praca etatowa. No a w stowarzyszeniu prowadzimy badania naukowe nad dużymi drapieżnikami, więc tak wszystko super się lata pracy, ale udało się do tego dojść. Nie? Teraz próbuję uzyskać stopień naukowy doktora, ale to jeszcze jestem w trakcie. Jestem w szkole doktorskiej, zajmuję się akurat wilkami i rysiami. W temacie wilków i rysi cię doktoryzuję. A Sylwek, u ciebie jak to się tak rozwijało? No to dość ciekawa droga, ponieważ ja skończyłem technikum budowlane, byłem na Politechnice, miałem zostać inżynierem budownictwa, ale coś mi tam nie pasowało i stwierdziłem, że zawsze ciągnęło mnie do pracy takiej przy zwierzętach, do pracy hodowlanej. No i taka odważna decyzja, zmieniłem kierunek na zootechnikę. No i tak właśnie ciągle się uczę, ciągle zdobywam doświadczenie. I jakby moim takim celem też tej pracy jest to, żeby powróciły zwierzęta hodowlane do Polski na przede wszystkim na wypas, ale też w ogóle, żeby były hodowane. Bo mamy wielki jakby niedobór zwierząt. Nie chodzi mi tu o jelenie, ale o takie powiedzmy owce, których jest, nie wiem, 200 tysięcy. To jest stanowczo za mało. Widzisz, a ja byłem przekonany, że w Polsce mamy bardzo dużą hodowlę. Bo generalnie na świecie, jeśli wziąć pod uwagę biomasę zwierząt hodowlanych, porównując do biomasy zwierząt dzikich, to jest kilkudziesięciokrotnie wyższa niż biomasa zwierząt hodowlanych, porównując do dzikich zwierząt. Tak było, bo tych zwierząt było faktycznie dużo, ale teraz mamy coraz lepsze krowy, coraz lepsze, powiedzmy, coraz lepszą trzodę chlewną, że jedna krowa nam zastępuje trzy krowy, które były, powiedzmy, 20-30 lat temu, także jakby ta ilość jest coraz mniejsza. No i to ciągle spada, tak, no bo każdy woli zasiać, jak ma 100 hektarów kukurydzę, pszenicę i to sprzedać, niż jakby użerać się z owcami. Miał pracować tak, ze zwierzętami. Tak, no. Tak, na tej zasadzie. To więcej pracy. No oczywiście, więcej pracy. Tak, większe ryzyko, chociaż nie wiem, bo przy tej pogodzie, która się zmienia, to też jest tak, no zasieje, no i czekamy, co się dzieje, co się stanie. No. Tutaj w pracy hodowlanej mam troszkę większe jakby pewność, tak, że jak trzymam się planu hodowlanego, robię wszystko tak, jak powinienem, to muszę odnieść sukces w tym. No. Tak jak z wilkami, z tymi, z pastuchami, tak. No, okej. Okay. Kurczę, no fajnie, że ten, fajnie, że można porozmawiać jakby, bo tak naprawdę to powinniśmy się tutaj spotkać jako ludzie z dwóch różnych frontów, tak, prawda? Tak. A tak naprawdę spotkaliśmy się tutaj jako jedna drużyna, nie? Dokładnie. I to jest możliwe. I właśnie u nas brakuje tej edukacji jeszcze. Brakuje tej edukacji. Ja mam nadzieję, że właśnie teraz jeszcze dodatkowo dojdzie edukacja tam w Fundacji Górą, że będzie pokazywała szerszemu gronu ludzi, że ta koegzystencja nasza jest. Ona była zawsze, to dlaczego teraz jest niemożliwa, nie? Dlaczego, którzy mówią, nie, jak są wilki, to nie może być owiec, a jak są owce, no to trzeba się pozbyć tych wszystkich wilków, bo inaczej nie będzie możliwa ta hodowla. Tak. No i to jest bzdura i trzeba to ludziom perswadować. I tutaj jest to, o czym mówiliśmy właśnie wcześniej. Największa nadzieja w
tych młodych ludziach, nie? Tak. Tych tak. Młodych ludziach, którzy chcą nie tyle pracować ze zwierzętami, ale chcą się też uczyć. Tak. Bo na to trzeba spojrzeć troszkę inaczej, bo owszem, są stare metody, które nadal będą dobre, nie? W tej pracy, ale trzeba też, no też na to spojrzeć szerzej. Mamy, nauka pokazała nam bardzo, pokazała nam klucz do wyjścia z niektórych sytuacji, który jest bardzo prosty do zastosowania. Wystarczy po prostu się tego nauczyć i zacząć to stosować, nie? Dokładnie tak, zgadzam się z tym. No, także tutaj nie można też, wiesz, nie można naukowców traktować jako ludzi oderwanych od... Bo dzięki nauce no, generalnie żyjemy. Tak. Tak. Bo nauka to nie tylko... nauka to też medycyna. Więc jakby ktoś powiedział, a to nie, to nauka nie działa, to są w ogóle świry, no to no, trochę bez sensu. Ale z drugiej strony no, trzeba rozmawiać z tymi innymi ludźmi, nie? I przekonywać ich do tego, że to ma sens, nie? Tak, zgadzam się z tym. No, tym bardziej, że wielu młodych hodowców tak naprawdę nie wychowało się w rodzinach rolniczych, tylko jakby to jest to, że oni sami to wybrali, kupili jakąś ziemię albo wydzierżawili, no i podejmują ten trud i nie mając doświadczenia tak naprawdę robią to, uczą się, czytają książki, spotykają się z różnymi ludźmi ciekawymi. I jakby mają całkowicie inny pogląd na to wszystko, jak hodowcy zeszłego pokolenia. Tak, tak. No właśnie to jest ważne, żeby też oni trafiali, ci młodzi hodowcy trafiali na takie rozwiązania, które działają, bo jak w tym obszarze, gdzie oni tam zakładają tą hodowlę, nie będzie takiego doświadczenia z tymi nowymi metodami, no to oni będą mieć problem, bo będzie im wpajane, że jedynym wyjściem jest likwidacja czegoś na rzecz czegoś innego, prawda? Tak. No, znam taką historię, jak pewna pani kupiła ziemię, założyła hodowlę owiec i kóz, no i w okolicy pojawiły się dwa wilki. No i sąsiedzi, którzy już nie mieli gospodarstwa, ale mówili, o, co teraz zrobisz, po co ci te owce, bo wilki. Ona mówi, no i co, że są wilki? No trudno, no są, ale mam zabezpieczenia i te wilki już są tutaj, my wiemy, że one są 2 lata, ale one mogły być tu jeszcze znacznie dłużej i nic się nie stało. No bo tak. My mówimy, że ten drapieżnik tam się pojawi, jak ktoś rzuci jakiegoś posta na Facebooka, czy coś takiego. No kiedyś była taka sytuacja, takie sytuacje miały miejsce, że gdy nie było telefonów komórkowych z aparatem fotograficznym, teraz każdy ma aparat w kieszeni, prawda? Nie było social mediów, to jak ktoś poszedł do lasu i zobaczył jakieś zwierzę, choćby wilka, no to się kto o tym dowiedział? No jego sąsiad, któremu powiedział, albo w domu o tym opowiedział, no i to się ginęło. A teraz, jak ktoś zobaczy wilka, to za 15 minut wie o tym połowa świata. Tak. Bo on opublikuje zdjęcie w social mediach i za chwilę, to teraz wygląda. No to więc trzeba też brać poprawki na to, że to nie jest tak, że te zwierzęta się teraz pojawiły, tylko my mamy teraz dostęp do takiej technologii, którą my jesteśmy w stanie to wszystko zobrazować bardzo szybko i przekazać tą informację w trybie natychmiastowym. Tak. Szerokiemu gronu, tak, prawda? Dokładnie tak. Także ja jestem dobrej myśli, że jakby wilki w Polsce będą miały się dobrze, ale też hodowcy, no bo ja jednak ich reprezentuję, że jakby nauczymy się wspólnie żyć. To jest ważne. Tak, no ja myślę, że no, my już umiemy, prawda? Tak, no nasze znaczy gospodarstwo umie. Gospodarstwo Sopki Stopki tak. Umie żyć w sensie z dużych drapieżników. I uwaga, w miejscu, gdzie te drapieżniki cały czas były, nawet w czasach, kiedy je tępiono, to w Karpatach one zawsze były. Tak. Czyli ludzie tutaj wiedzą, że te drapieżniki są, żyją w ich sąsiedztwie i nie ma problemów. Ja rozumiem takie miejsca, jak na przykład zachodnia Polska, gdzie wilki były nieobecne przez tam 70 lat, nagle się pojawiły i ci hodowcy przyzwyczajeni do tego, że oni tam wypędził owce czy tam krowy na pastwisko i zostawił. Teraz się okazuje, że no, powinien też zacząć je chronić w jakiś sposób,
Ale to nie jest tak, że to jest coś nadzwyczajnego, tylko to jest bardzo prosta sprawa, nie? Tak. No tak w zasadzie zawsze było, tak? No tylko, tak. Że była ta przerwa, kiedy wilka nie było, no i się ludzie odzwyczaili, tak, bo tak im wygodniej. Tak. No. No ale ta przerwa też pokazała, że zabicie dużej ilości zwierząt nie jest wyjściem z sytuacji. Tak. No bo trzeba by było naprawdę populację do zera doprowadzić, dużych drapieżników, żeby nie musieć stosować, bo wystarczy jedno zwierzę, prawda? Tak. A jeszcze z wilkami jest tak, że to są zwierzęta socjalne, więc im bardziej osłabimy tą grupę, na przykład przez usunięcie, zabicie jakiegoś z tych osobników w tej grupie, no, tym chętniej one będą polowały na prostsze ofiary. Ale nie ma nic prostszego niż owce. Tak. Bo z owcami, no trzeba powiedzieć, że jeśli one nie są zabezpieczone, są bardzo prostym łupem. Tak, tak. Dla każdego drapieżnika. Tak. No bo po prostu one, wilki zabijając jedną owcę, cała reszta stada patrzy na to. No, nawet nie ucieka. No, to co się tak. Nie zdarza w lesie, nie? No dokładnie, dokładnie. No, także tutaj no, trzeba wziąć to pod uwagę, że to poza tym, no może to źle zabrzmi, ale no generalnie te zwierzęta, które hodujemy, to nie są zwierzęta jakieś inteligentne, prawda? Mhm. No także no, tym bardziej trzeba je zabezpieczyć. Dokładnie tak, dokładnie. Się wydaje, że mamy. No co, panie reżyserzu? Miło było. No, mam fajnie. Nadzieję, że mnie hodowcy nie zjedzą. Ale wiesz co, bo ja w ogóle jak ty mówiłeś o tym, to ja całkiem inaczej widziałem to, nie? To spotkanie. I cieszę się, że wyszło tak, jak wyszło. Że byłeś właśnie ty i że od tej. Bo ja się bardzo cieszę, że powstanie w końcu rozmowa o drapieżnikach, ale kurka wodna taka, że to one egzystują, będzie. Bo zawsze wiesz, jak była rozmowa z jakimkolwiek hodowcą, to tak, był brany. Najpierw się robiło wywiad z hodowcą i on jechał tam po drapieżnikach, a potem kamera jechała w inne miejsce i robiła wywiad z osobą, która się zajmuje drapieżnikami i on w drugim, był tak jakby drugi front, nie? Tak, tak, no, tak. A tutaj nie było czegoś takiego, no tutaj tak. Wyszło, że jest spoko, nie? Żyjemy, tak. Kurka, wilki są tutaj, a my żyjemy, tak. Mamy wszystkie nogi, ręce. Tak, tak, tak. No to ja właśnie też tak myślałem, że może nie, że tak do końca będzie, ale no jednak ta różnica zdań może być, tak? Mi się też wydaje, że to jest takie podejście, takie jak ma Jasiu, że on widzi tą przyrodę jako całość. Mhm. Tak. Tak. I tak. Ona musi razem jakoś koegzystować, a nie, tak. Że każdy no ma my, swoją działkę. My z Jankiem mówimy, bo Janek też podkreśla to, że to pasterstwo tutaj to już ma długą tradycję, bo to jest 500 lat, nie? Tak. No, ale czym jest 500 lat w stosunku do tego, jak długo są tutaj drapieżniki na przykład, nie? Dokładnie. Nie, no my kilkadziesiąt tysięcy, nie? Tak. My się musimy nauczyć razem po prostu żyć, bo to jest... No, tu hodowcy mogą się na mnie obrazić, ale oni by chcieli, żeby wszystkie wilki były wytępione. Ale ja wiem, że to się nie stanie. I tego się nie da zrobić. Tego się nie da zrobić. Niewykonalne, no, prawda? Tak, także no, coś musimy robić, w sensie zabezpieczać się przed atakami i tyle. Wiesz co, mnie się podoba w tym naszej rozmowie wyszło, że my nie mamy się nawzajem zwalczać, tylko my mamy się nauczyć rozwiązywać te konflikty. Tak. I to jest, kurczę, rewelacja, bo to krzyczenie na przykład nawet ze strony obrońców zwierząt, bo jest też taka grupa ochrońców zwierząt, krzyczenie temu, że co są słodkie zwierzątka, nic im nie róbmy, taki balminizm nie jest niczym dobrym. Bo on nie będzie brał w ogóle, nie będzie brał pod uwagę innych aspektów. Mhm. My się musimy nauczyć rozwiązywać konflikty. No tym, czym my się w stowarzyszeniu zajmujemy już od 30 lat. Tak. I to przynosi efekt. I to przynosi efekt, że my sobie, wiesz, teraz na luzie możemy tutaj pogadać, a wiesz, twoje owce pasą się w miejscu, gdzie żyją wilki i kurde, one się tam pasą, wilki sobie żyją i jest okej, nie? Tak, tak, dokładnie tak. Może uda się tą filozofię przenieść też na odwrót polityki w Polsce. No.